Cieszy się pan, albo mówi sobie pan wreszcie, że Watykan zajmie się Sławojem Leszkiem Głodziem i przyjrzy się temu wszystkim tym, co się wokół niego dzieje? Proszę pana, sprawy Watykanu są sprawami Watykanu. Mnie interesują sprawy polskiego państwa. A sprawy polskiego państwa tutaj wyglądają tak, że polskie państwo na przykład ciągle traktuje w uprzywilejowany sposób podatkowo instytucje kościelne. Ja chciałbym, żeby polskie państwo traktowało instytucje kościelne tak jak każde inne instytucje. Sprawy państwowe wyglądają tak, że ciągle prokuratura boi się wejść do kurii w sprawach dotyczących ukrywania pedofilii, zamiast po prostu tam wejść, zająć papiery i przeprowadzić pełne śledztwo. Ja chciałbym, żeby moje państwo traktowało wszystkich równo. I powiem uczciwie, to nie jest moja rola jako polityka, żebym zajmował się tym, w jaki sposób jeden czy drugi kościół chce przeprowadzić jakieś wewnętrzne oczyszczenie moralne. Niech oczyszczeniem moralnym zajmują się ci, którzy są do tego powołani. Mnie interesuje funkcjonowanie instytucji publicznych i chcę, żeby polskie instytucje publiczne traktowały równo wierzących i niewierzących. Chcę, żeby polskie instytucje publiczne podchodziły do kościoła katolickiego tak jak do wszystkich innych kościołów i innych organizacji pozarządowych. Chce mi pan powiedzieć, że prokurator generalny Zbigniew Ziobro otoczył parasolem ochronnym ludzi kościoła, którzy są na bakier sprawy? A nie tylko Ziobro, proszę pana. Przecież pan wie równie dobrze jak ja, że ten problem nierównego traktowania, on nie narodził się w 2015 roku z przejęciem władzy przez PiS. I że wspomniany tutaj Donald Tusk też ma w tej sprawie swoje za uszami. Ja chciałbym, żebyśmy mieli w Polsce normalne, nowoczesne standardy, a te standardy wyglądają tak, że się wszystkich traktuje równo, bo państwo prawa, o którym dużo żeśmy mówili, to jest takie prawo, takie państwo, w którym to prawo obowiązuje wszystkich, a nie takie, w którym są święte krowy, których przepisy nie dotyczą i których instytucje omijają szerokim łukiem.